Umówmy się, że nie każdy z nas potrzebuje i chce mieć najdroższy, najlepszy flagowiec, czy to Android, czy iOS, nieistotne. Telefony kosztujące wiele tysięcy złotych, podczas gdy my niekoniecznie z nich korzystamy z należytą dbałością, upuszczamy je, rzucamy nimi. Nie każdy chce po prostu wydać 3, 4, 5 tysięcy złotych za smartfona i dotychczas rynek był słaby w tym względzie, nie było wiele ciekawych propozycji. Xiaomi Mi A1 natomiast wypełnia tą lukę. Jest to telefon, który wizualnie jest bardzo podobny do pewnego flagowca, którego być może znacie sprzed roku, albo dwóch lat nawet. Ma wymiary w zasadzie identyczne, ma 5,5-calowy ekran i jest wyposażony w Android One, czyli system, który będzie według Google'a uaktualniany przynajmniej przez 2 lata. System, który dostarcza androidowe, prawie nexusowe wrażenia. Procedura jest ciut bardziej skomplikowana niż w przypadku byłego programu Nexus, gdzie Google odpowiadał w zasadzie za całą procedurę dostarczenia uaktualnień do urządzeń. Wiemy już, że Android 8 będzie jeszcze bodajże w tym roku na tym urządzeniu dostępny. Wiemy też, że będzie Android 9. Oczywiście jak się pojawi u Google. Może przejdę od razu do ceny. To jest telefon, który kosztuje poniżej 1000 zł. Waży 165 gramów, wymiary ma podobne do iPhone'a 6S Plus czy 6 Plus, nieważne, do 5,5-calowego iPhone'a. Ma dual SIM, gdzie jedną z kart można ewentualnie zastąpić kartą microSD. Ekran IPS, rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Domyślnie ma Androida 7.1.1, z czasem, jak już wspominałem, będą nowsze. Procesor to Snapdragon 625, 8-rdzeniowy, 2 GHz. 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci flash na pokładzie. Karta wspomniana microSD przyjmuje do 128 GB. I to są dane, które prawdopodobnie Was zupełnie nie interesują, ale pomyślałem, że o nich wspomnę mimo wszystko. Ciekawsze, szczególnie z mojego punktu widzenia, jest to, że są dwa aparaty z tyłu. Czyli mamy aparat normalny, tak naprawdę jest to aparat szerokokątny. Obiektyw ma odpowiednik 26 mm, jest to f2,2 oraz drugi teleobiektyw, czyli standard 50 mm f2,6. Jest jeszcze przedni aparat, jakbyście lubili selfiaki sobie strzelać, 5 megapikseli f2. Poza tym jest wszystko to, czego możecie się spodziewać na jego pokładzie, czyli wspiera najnowsze Wi-Fi, Bluetooth 4.2 jest na pokładzie, oczywiście GPS-y, GLONASS-y i tym podobne rzeczy. Ciekawostką jest to, że złącze do podłączania go do ładowania jest USB typu C. Wspiera Fast Charge 3.0, więc będzie się szybko ładował i ma czytnik odcisków palców na tylnej ściance w miejscu, do którego chyba wiele osób już się przyzwyczaiło. W cenie, o której wspominałem, czyli te niecałe 1000 zł, możemy zdecydować się na jeden z trzech kolorów: różowy, złoty lub czarny. Osobiście jestem fanem w tym wypadku czarnego. Wygląda najlepiej, wygląda najbogaciej, że tak powiem. Po prostu sam telefon, co mnie bardzo zaskoczyło, sprawia bardzo dobre wrażenie w ręce. Nie ma się wrażenia, że jest to telefon kosztujący 900 z hakiem złotych. Po prostu jakość wykonania jest naprawdę na wysokim poziomie. I to było moje największe zaskoczenie. Po prostu nie spodziewałem się czegoś takiego za taką kwotę. Sam aparat, jeszcze wrócę do niego, 12 megapikseli, ma tryb portretowy, więc można z niego korzystać. Oczywiście całość nie jest tak płynna, nie jest tak szybka jak w telefonach flagowych, najwolniejszy procesor. Optymalizacja prawdopodobnie systemu operacyjnego jest ciut gorsza. Nie zmienia to jednak faktu, że to wszystko jest użyteczne. Na pokładzie oczywiście znajdziemy pełną serię aplikacji google'owych. Nie ma, i to chyba wiele osób ucieszy, nie ma śmieci. Nie ma aplikacji, jak od innych producentów dostajemy mnóstwo rzeczy, które niekoniecznie są nam potrzebne, są chciane. System jest czysty. Jedną z wyjątkowych rzeczy jest to, że jest asystent Google'a. To jest jeden z plusów programu Android One, więc zbliża go to troszkę, powiedzmy, do pikseli bez kombinowania. Poza tym jest pełna gala ich aplikacji i funkcji. Cały czas zastanawiam się, jak Wam przekazać to, jak dobrze ten telefon jest wykonany, biorąc pod uwagę jego niską cenę. Nie mam pojęcia, jak to powiedzieć. Chciałbym, żebyście uwierzyli mi na słowo. Chyba najlepiej będzie, jeśli gdzieś poszukacie tego telefonu, dorwiecie go, weźmiecie do ręki i go po prostu chwilę poużywacie. Jestem naprawdę
w szoku wręcz, nie powiem już zaskoczony kolejny raz, jestem w szoku, jak dobrze jest ten telefon wykonany. Oczywiście, być może za 2 lata on już nie będzie tak ładnie wyglądał. Nie zmienia to faktu, że przez ten tydzień, w którym go używam, spisuję się na medal. Nie obchodzę się z nim delikatnie, nie cackam się z nim, wygląda cały czas jak nowy. Działa tak, jak powinien. Ma podwójny aparat, być może nie wygram konkursu National Geographic, ale będę miał pamiątki. Mogę skorzystać z trybu portretowego, który działa dużo lepiej niż się spodziewałem. No i przede wszystkim mogę się spodziewać, że będą uaktualnione wszelkie luki, dziury i tak dalej. Więc kwestia bezpieczeństwa jest tutaj na pewno zachowana w wyższym stopniu niż wiele innych telefonów, w tym niestety, co mi bardzo przykro powiedzieć, androidowych flagowców. Zainteresujcie się tym modelem, jeżeli szukacie taniego telefonu, który nie sprawia takiego wrażenia. Źle powiedziałem to. Zainteresujcie się tym telefonem, jeśli szukacie telefonu, który jest prawie tak dobry jak flagowiec. Być może nie ma tak dobrego aparatu, być może ekran jest ciut gorszy, ale kosztuje 3-krotnie mniej. Sam ekran nie wypełnia brzegów, ale jeśli macie taką potrzebę, Xiaomi ma też dla Was odpowiednio ciekawą ofertę. Serio, nadal nie mogę wyjść z podziwu, jak ta firma za takie pieniądze wyprodukowała coś takiego. Po prostu nie jestem w stanie.